Przedsiębiorstwo Aptek w Szczecinie zaczęła nas młodych szurkać po całym województwie. A przecież był to początek lat 50., połowa lat 50., gdzie kadry farmaceutycznej nie było. I muszę powiedzieć, że wszędzie, gdzie trafiałem, do miast powiatowych na terenie województwa szczecińskiego, a były to różne miasta, to było Choszczno, to były Pyrzyce zrównane z ziemią, Goleniów, Kamień Pomorski, wszędzie natrafiałem na wspaniałych, starych aptekarzy, głównie repatriantów ze wschodu. Jaką oni mieli wiedzę? I tej wiedzy nam młodym nie szczędzili. Ja pamiętam, w Kamieniu Pomorskim była taka sytuacja, staruszek, aptekarz w niedzielę zapraszał mnie na lampkę wina, na jakieś tam ciasteczka. Pytał się, gdzie ja kończyłem studia, a kim jest mój ojciec. No i szybko rozmowa lądowała na sprawy apteczne. A jakby pan zrobił taką receptę? A jakby pan coś tam jeszcze innego? No, nie zawsze wiedziałem i on mi to wszystko tłumaczył. Ale najwięcej nauki, no to ja tej praktycznej zdobyłem w Choszcznie. Kiedy przyjechałem do apteki, wyciągam legitymację, przedstawiam się, że dyrekcja mnie tu skierowała. On, magister Pańczyk, nawet nazwisko pamiętam, mówi, no dobra, dobra, no to tu i nalewa mi kieliszek spirytusu na powitanie. No ja zgłupiałem, no żeby się jakoś uratować od tego kieliszka, mówię do magistra Pańczyka. Ja mówię, no, że ja na czczo nie piję. No zaraz znalazło się łęto kiełbasy, kiszony ogórek i ten toast powitalny musiałem spełnić. Ale to bym się chciał dłużej zatrzymać nad osobą pana magistra Pańczyka. No jakby to powiedzieć? Wypisz, wymaluj, imcz pan Onufry Zagłoba herbu w czele. Co za fasesjonista. Na ile ugał, na ile mówił prawdę, nie jest ważne. Cudowny, wspaniały człowiek. A wiedzę miał przeogromną. Oczywiście przed wojną rozwiódł się z żoną, ponieważ aptekę, którą miał gdzieś tam na północnym wschodzie Polski, przegrał w pokera. No i na złość żona się z nim rozeszła. Ale jeszcze kiedy miał aptekę, to opowiedział mi bardzo pikantną anegdotę. Mianowicie, że do apteki przyszła mama z tatą i takie dorastające dziewczę. No i tata kazał dziewczynie podnieść sukienkę. No i stary pańczyk do mnie mówi, no to wie pan, na co chłop najpierw popatrzy, na krzoki. Ale myśli zbereźnych nie było, bo to, co zobaczyłem, to mogło przerazić każdego człowieka. Od stóp aż po podbrzusze jedna wielka, ropiejąca rana. Zgłupiałem, mówi pańczyk. No ale powiedziałem, lekarstwo będzie kosztowało 5 zł 40 groszy. Mówi, proszę pana, przed wojną to była kupa szmalu. No i poszedłem do receptury i tak się zastanawiam, co by tu dać. No i mój wzrok zatrzymał się na rezorcynie i zrobiłem litr 10% roztworu. I że ma tę wielką ranę od stóp po podbrzusze smarować tą rezorcyną. Coś po tygodniu ta mama z tatą przyszła, sukienka znów ląduje do góry i ja patrzę, że ropa zniknęła. Oczywiście nogi jeszcze były zaczerwienione, ale już miało się ku dobremu. I w tej jego aptece pracował taki staruszek, on miał chyba już coś 90 lat i właściwie zrobił na mnie wrażenie dosyć niesympatyczne. Ja sam do wszystkiego dochodziłem, to niech młodzi też dochodzą. A miał nazwisko, które można spotkać w potopie Henryka Sienkiewicza. Ten prowizor nazywał się Soroka.
wierny druh Andrzeja Kmicica. I kiedy się dowiedział, że jego zięć był moim kolegą, co prawda starszym ode mnie i 2 lata studiami wyżej ode mnie, no to Zwileńska powiedział, a wy jesteście kolegi, no to ja wam powiem. No i tu już nie było tajemnic, czego ja się od niego nie nauczyłem. Wszystko to spisywałem w notesiku, który no, kolega mi zabrał już do Muzeum Farmacji w Bydgoszczy. Ten notesik tu gdzieś leży jako eksponat. No, te czasy minęły, udało mi się odkręcić nakaz pracy ze Szczecina na Poznań. Poznań skierował mnie do Wrześni, bo wtedy, w tym czasie, to połowa lat 50., poznańskie przedsiębiorstwo aptek miało 4 oddziały i ja zostałem skierowany do Wrześni na stanowisko instruktora aptek. Ale byłem nim bardzo krótko, ponieważ w Kramsku, to jest na północ od Konina, apteka się spaliła, częściowo się spaliła. Kierownik apteki za dużo gazet napchał za kaflowy piec, napalił w piecu i gazety się zajęły, apteka spłonęła. No jego wywalono na zbity pysk, za przeproszeniem, no i apteka była zamknięta. No i mnie jakoś psychicznie zmusili, że na miesiąc, no bo oni postarają się o nowego kierownika, ale żebym ratował istnienie apteki. Proszę Państwa, tam jeszcze prąd elektryczny nie doszedł. Ja pracowałem przy lampie naftowej. No dziś z perspektywy lat mogę powiedzieć, że ja tam leczyłem ludzi. I był to efekt mojej praktycznej nauki w aptekach u starych aptekarzy na terenie województwa szczecińskiego. Spróbujcie, powiadają. Zażyć środek na przeczyszczenie. Próbowaliśmy, jeszcze gorzej. No to spróbujcie pijawki. Próbowaliśmy, jeszcze gorzej. A skoro tak, to chyba módlcie się tylko do Boga. Próbowaliśmy, jeszcze gorzej. Michał Choromański. Któregoś dnia przyszedł jakiś chłop, pociągnął rękaw i pokazuje mi potężną ranę, prawie ropiejącą. Ja pytam się, mówię, proszę pana, a od czego to? Ano, panie aptykłozu, baba z Nachorka kazała mi przykładać jakieś posiekane ziele, bo mnie rwało. No i za długo trzymał i nastąpiło oparzenie niemal 3. stopnia. Ja mówię, no proszę pana, 200 metrów stąd jest wiejski ośrodek zdrowia. Nie, my zawsze chodzili do apteki i pan aptykos to tam coś wymyślił. No zastanowiłem się, co by tu zrobić i sporządziłem emulsję, tak zwaną linimentum calcareum, czyli mieszanka oleju lnianego z wodą wapienną. Ja mówię, proszę pana, będzie pan przykładał, ale pan musi mi obiecać, że jeżeli to nie pomoże, pan pójdzie do lekarza. Dobra, dobra, obiecuję. No coś po tygodniu, facet przychodzi, podciąga znów rękaw. No oczywiście zaczerwienienie było, ale już się nie poprało. No i co więcej, aż trochę się wstydzę powiedzieć. W koszyku była żywa kura, osełka masła, parę jajek. Ja mówię, proszę pana, ależ po co to? No, panu aptykarzowi to się należy, bo tak świetnie doradził. No, pani sprzątaczka kurę utłukła, ugotowała wspaniały rosół. No i takie były moje wspomnienia. No i szybko fama się rozeszła, ja zacząłem leczyć. I mówię państwu ze strachem, no bo przecież 200 metrów dalej od apteki był wiejski ośrodek zdrowia z dojeżdżającym lekarzem z Konina. A przecież aptekarzom leczyć nie wolno. No ale jakoś oddział przedsiębiorstwa aptek w Poznaniu we Wrześni zlikwidował wreszcie te oddziały. Mnie przeniesiono do Poznania.
No i znaleźli jakiegoś amatora, kandydata na stanowisko kierownika apteki w Kramsku. No ten Kramsko, tak dodam, to jest tak na północ od Konina i niedaleko słynnego miejsca, sanktuarium w Licheniu. No proszę Państwa, bardzo szybko upomniało się o mnie wojsko. No i poszedłem w tak zwane kamasze. Byłem 25 miesięcy, równe 25 miesięcy w wojsku w Gubinie nad Nysą, gdzie od zera organizowałem aptekę garnizonową. Ze wszystkich domowych środków leczniczych najlepszym jest dobra żona. Frank McKinney Hubbard. Seneka twierdzi, że niektórych można wyleczyć złudzeniami. Seneka. Chcieć wyzdrowieć to połowa wyleczenia. Po 25 miesiącach mojej służby w Gubinie nie wróciłem już do Poznania, tylko przeniosłem się do Gdańska. Tam znalazłem pracę jako inspektor aptek i zamarzyły mi się studia plastyczne. Jedna z farmaceutek mówi, a wie pan, ja znam dziekana z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. No to może jakoś tam panu się uda te studia plastyczne rozpocząć. No i kiedyś nam udała spotkanie i pan profesor Kasprowicz zapytał, a ile pan ma lat? A ja mówię, no kończę Chrystusowe. No pan wybaczy, ale pan jest stary koń. No co pan chce zdziałać? Studia trwają 6 lat. Będzie pan dobijał 40, będzie pan człowiekiem wieku średnim i raczkującym plastykiem. No, obiecuję panu, drugim Matejką czy Gierymskim to pan nie zostanie. No i tak mi wyperswadował studia plastyczne. No to zająłem się czymś innym. Stałem się zapalonym filatelistą. I to takim z nożem w zębach. Do tego stopnia, że zacząłem brać udział w wystawach krajowych, a nawet zagranicznych. Była taka jedna wystawa za naszą i waszą wolność, bo zbierałem tam znaczki po tematyce wojennej. Wystawa była w imieniu Polski reprezentowana w Leningradzie ówczesnym. Nawet nie spodziewałem się, że dostanę medal za ten swój zbiór. Medal przedstawiał głowę towarzysza Lenina. No, mam ten medal do dzisiaj. No i kiedyś dyrektor Gdańskiego Zarządu Aptek, pan magister Władysław Kuchciński, przez sekretarkę woła mnie do gabinetu. Ja tak się zacząłem zastanawiać, mówię, no chyba nic nie przeskrowałem. No ale on do pani sekretarki mówi, no to pani Marysiu, dwie kawki proszę. Mówię, o to co będzie? Będzie coś przyjemnego. No i pan dyrektor zaczął. Panie kolego, pan tak smaruje te artykuły o znaczkach, o filatelistyce. A może pan by tak coś napisał o naszym podwórku? Zbliża się 20. rocznica upaństwowienia aptek. Może będzie jakaś akademia? No niech pan pomyśli, żeby coś takiego opracować. No, pomysł mi się spodobał, a korzystając z tego, że byłem inspektorem aptek, wizytującym apteki na terenie jeszcze starego województwa gdańskiego, wszędzie, gdzie byłem z oficjalną urzędową wizytą, prywatnie wypytywałem kierowników aptek, bo w większości to byli jeszcze ci przedwojenni, bądź zaraz powojenni, którzy jeszcze po II wojnie światowej urządzili swoje prywatne apteki. Ja nie przypuszczałem po latach, że będę ostatnim człowiekiem, który od tych ludzi, przedwojennych aptekarzy, wyciągnie mnóstwo starych dokumentów, przedwojenne koncesje, przedwojenne zdjęcia, przedwojenne dyplomy. I tak ten materiał powoli zaczął się składać na, jak ja to nazywałem, monografię o dziejach aptekarstwa na ziemi gdańskiej. Nie przypuszczałem, bo taka myśl w ogóle nie powstała w głowie, że ten materiał stanie się podstawą mojej rozprawy doktorskiej.
trzeba być bardzo naiwnym, by sądzić, że można wyzdrowieć wyłącznie za pomocą lekarstw. Stanisław Breyer. Chińczycy powiadają, że żołądek pełen lekarstw i koszula łatana długo nie wytrzymuje. Można wyleczyć chorobę, ale zabić pacjenta. Francis Bacon. Przyjmowanie lekarstw to wywoływanie sztucznej choroby w celu zwalczania już istniejącej. Wilhelm Hufeland. No i tak zaczął się mój etap pracy naukowo-dydaktycznej w Akademii Medycznej w Gdańsku. Wspomina mi się taki moment kiedyś podczas herbatki w Instytucie Ochrony Zdrowia. Dyrektor Instytutu, nieżyjący już profesor Czesław Baran, zapytał się mnie: a pan to mówi z głowy czy z kartki? Ja mówię: no panie profesorze, różnie to bywa. Żeby nie zgubić języka w gębie, mam przygotowane notatki. No i tak zerkam i po prostu ja ten wykład gram jak aktor w teatrze, wyuczony tekst, oczywiście cudzy tekst. Tak ja ten tekst swój starałem się grać. A na to dyrektor mówi tak. Mówi: panie Aleksandrze, musi pan pamiętać o tym, że studenci to jest taki wredny ludek, którzy kadrę nauczającą ocenia bardzo krytycznie, ale sami dla siebie to by chcieli super ulg, łagodnego traktowania, no w ogóle najlepiej to stopień wpisać na piękne oczy do indeksu. No wziąłem to sobie bardzo do serca, a jeszcze doszła taka sytuacja, że mój promotor, potem długoletni szef, profesor Sieńkowski, mówi: no skończyły się żarty, od tego roku pan będzie wykładał historię medycyny. No to trochę struchlałem, bo jednak historia medycyny to jest troszeczkę coś innego jak historia farmacji. Zerkając w tekst, no i po tej herbatce, wykład zawsze był napisany. Ja go wiele razy czytałem w domu, no i starałem się mówić z głowy. No i żeby zachęcić studentów do przychodzenia na wykłady, starałem się wplatać jakieś ciekawe, bywało, że pikantne, anegdoty. No i taką jedną anegdotę opowiedziałem, rzeczywiście pikantna. Mianowicie opowiedziałem o chorobie króla francuskiego, Ludwika XIV, króla słońce, który mawiał: państwo to ja, l'état c'est moi, który zachorował na bardzo przykrą przypadłość. Zrobiła mu się przetoka, czyli dodatkowa odbytnica. Na tę przypadłość 40 lat wcześniej zmarł słynny kardynał Richelieu. Żaden z lekarzy paryskich nie chciał się podjąć leczenia. No bo jak to? Król, słońce, potężny władca. A jak leczenie nie wyjdzie, to co wtedy? Na odwagę się zebrał doktor Felix, to jest